Witam. Robert Myrta, licencjonowany pośrednik w Międzynarodowe Biuro Nieruchomości Remax Golf Katowica. W dniu dzisiejszym zapraszam Państwa do Katowic Petrowic, czyli mojej dzielnicy, gdzie przedstawię Państwu urządzone w stylu klasycznym mieszkanie znajdujące się na piętrze wolnostojącego domu. No to jedziemy. Dom, w którym znajduje się prezentowane mieszkanie, wybudowany został według technologii tradycyjnej i pochodzi z końca lat 40. ubiegłego wieku. Jednak obiekt, który dzisiaj prezentujemy, został gruntownie wyremontowany w 2008 roku. Powierzchnia działki, z której można korzystać, wynosi ponad 1000 m2, z kolei mieszkanie to 106 m2 powierzchni użytkowej. Dojechaliśmy na miejsce. Zanim zaczniemy oglądać mieszkanie, zapraszam najpierw do ogrodu. Działka otoczona jest gęstymi drzewami i choć położona w centrum Piotrowic, pozwala izolować się od dźwięków z ulicy. Zwiedzanie wnętrza mieszkania zaczniemy od salonu. Pokój ten jest największym z pomieszczeń. Okna wychodzące na zachód pozwalają cieszyć się słonecznymi popołudniami. Pokój został gustownie wyposażony i umeblowany w klasycznym stylu. W pokoju znajduje się piecyk kominkowy. Całość pomieszczenia została starannie wykończona z dbałością o detale. Kolejnym pomieszczeniem, do którego zajrzymy, jest sypialnia. Mieści się w niej duże, dwuosobowe łóżko oraz zabudowana szafa przesuwu. Sytuowanie pokoju po wschodniej stronie budynku zapewnia jasne poranki. Drugi pokój został zaadaptowany jako dziecięca bawialnia. Jest widny i przestronny, a jego dodatkową zaletą jest sufitowy wentylator. Łazienka o powierzchni ponad 6 m2 jest zagospodarowana w sposób praktyczny, a wystarczających rozmiarów okno wpuszcza do pomieszczenia dużą ilość naturalnego światła dziennego. Kuchnia została wyposażona w klasyczne meble oraz wysokiej jakości sprzęt AGD, a jej dodatkowym atutem jest bezpośrednie wyjście na balkon, na którym można spędzać wolne chwile przy filiżance herbaty. Mam nadzieję, że mieszkanie, tak jak mnie, także się Państwu spodobało. O! Chyba zbliża się godzina 17, więc na mnie czeka popołudniowa herbata, a ja czekam na Państwa telefony. Zapraszam do kontaktu.